Piąta jubileuszowa edycja Międzynarodowego Festiwalu Serenada nad Wartą już niebawem, bo w najbliższą środę. Przez 7 dni odbędzie się 7 koncertów w różnych miejscach naszego miasta. Każdy pasjonat znajdzie coś dla siebie. Nie tylko w ośrodkach kulturalnych, ale bardzo gościnnie zawsze przyjmują nas nasze gorzowskie kościoły, szczególnie katedra właśnie i Czerwony Kościółek, gdzie właśnie te koncerty będą się odbywać. Jeśli chodzi o katedrę, to nawet 2, bo będzie koncert organowy w katedrze, a także na dziedzińcu parafii katedralnej. Też tradycyjnie już będziemy się spotykać któregoś tam dnia na koncercie poświęconym rocznicy powstania warszawskiego. W tym roku serenadę rozpoczną koncerty o charakterze sakralnym. W programie nie zabraknie także muzyki poważnej i powstańczo-obozowej. W tym roku po raz pierwszy przez cały tydzień, 7 dni, 7 koncertów, wykonawcy z 10 krajów. Zróżnicowane od muzyki, zaczniemy muzyką taką trochę sakralną, w Kościele Podwyższenia Krzyża. W roku przypada rocznica, czy 250. rocznica śmierci Jerzego Fryderyka Händla, więc koncert będzie złożony z arii Fryderyka Händla. Wystąpią znakomici soliści, jeden z najlepszych polskich tenorów Piotr Kusiewicz oraz wschodząca gwiazda niemieckiej sceny operowej Joanna Kurmin. Poza tym, co warto jest, tuż dzień później będziemy gościć zwycięzcę, laureata konkursu chopinowskiego w Warszawie, Kevina Kennera, który wystąpi z recitalem chopinowskim. Do tego będzie z nim wystąpi również trio fortepianowe. Myślę, że te dwa koncerty są najważniejsze na sam początek, a później będzie jeszcze dużo innej muzyki. Będzie kolejny koncert, to z okazji 65. rocznicy Powstania Warszawskiego, muzyka taka powstańcza, muzyka obozowa. A na zakończenie festiwalu niekwestionowana uczta kulturalna i wielkie emocje. Na scenie Letniej Gorzowskiego Teatru imienia Juliusza Osterwy wystawiona zostanie opera Carmen. Wstęp wolny.